Ulewne deszcze i burze, jakie miały miejsce w powiecie kościańskim, spowodowały gwałtowny wzrost stanu wód. Czytamy w komunikacie starosty kościańskiego Bernarda Turskiego o kryzysowej sytuacji. Powiadomieni zostali wojewoda wielkopolski, urząd marszałkowski, władze sejmiku. Gmina Kościan i starostwo podejmują od lat działania na rzecz budowy zbiornika retencyjnego w Sepienku. Obecna sytuacja hydrologiczna potwierdza celowość inwestycji. Czytamy w komunikacie. Starosta kościański przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc finansową przez osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 tysięcy złotych lub 100 tysięcy złotych na remont budynków. Szczegółowych informacji udzielają gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej.